Hi guys, witajcie, witajcie kochani. Może jednak zacznę tak jak powinienem zawsze, po polsku. Słuchajcie, chwała Chrystusowi, witajcie na kanale Ewangelizujmy Biblijnie. Z tej strony pastor Artur Jankowski. Dziś jest 10 marca 2023. To jest krótkie nagranie, które jest zapowiedzią niezwykle ważnej rzeczy. Rzeczy, która dotyczy, słuchajcie, naszego zbawienia, bo to jest rzecz fundamentalna, podstawowa. No po co my tutaj wszyscy tak się wyginamy, męczymy, po co tak wszyscy dokładamy całego serca do tego, aby żyć zgodnie z fundamentem, który nam dał nasz Zbawiciel. No po co to robimy? Po to, żeby w przyszłości być razem z Nim w jednym królestwie, prawda? Pod jednym dachem mieszkać, jak to się mówi przysłowiowo. I dlatego właśnie tak przemy, tak bardzo walczymy o to wszyscy w naszym zgromadzeniu, abyśmy chodzili tą wąską ścieżką, to znaczy abyśmy byli po prostu w prawdziwym przymierzu z naszym Zbawicielem. I jedną z tych rzeczy takich fundamentalnych, bardzo ważnych jest właśnie zachowywanie czwartego przykazania. I teraz ja się was zapytam. Powiedzcie mi, bo może ja czegoś tu nie rozumiem, a może wszystko rozumiem, a niektórzy czegoś nie rozumieją, jak zauważyłem. Słuchajcie, czy można w połowie wypełniać na przykład szóste przykazanie? Albo w połowie wypełniać na przykład siódme przykazanie? Albo w połowie wypełniać którekolwiek z przykazań? Można tak połowicznie, tak powiedzmy, 50%. Powiedzcie mi, można? No odpowiedź jest prosta, nie można. Tak samo jak każdego z innych przykazań, ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego, ani piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego nie można w połowie wypełniać, tak samo, słuchajcie, nie można wypełniać w połowie czwartego przykazania. No nie da rady, nie idzie. Jeżeli jest powiedziane, że jest to siódmy dzień, który jest dniem pobłogosławionym i jest uświęconym, to znaczy, że jest to siódmy dzień. Dzień jako doba. Dobę, jaką znamy, czyli 24 godziny, to jest ten czas pobłogosławiony. To jest ten czas, kiedy my mamy oddawać swoje serce i swoje życie, swoje myśli, swoją miłość, uwielbienie, wszystko naszemu Stwórcy, prawda? I teraz o co chodzi? Chodzi o to, aby dobrze to wypełniać, bo w połowie wypełniając, po prostu nie wypełniamy. Taka jest prawda. A przecież chodzi o nasze zbawienie, prawda? Więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, wiecie, to tak się mówi po angielsku, make a long story short, żeby to w takim pigułce takiej wam przedstawić, zapraszam was serdecznie, nie macie nic do stracenia, zapraszam was, absolutnie serdecznie was zapraszam do tego, abyście przestudiowali Słowo Boże. Wszystko, o co proszę, to o troszeczkę czasu, abyście przestudiowali Słowo Boże z nami, razem, w trakcie oglądania serii 5 nagrań, krótkich nagrań, one mają po 10 może minut, 8 minut, 10 minut, nie więcej, nie dłużej, abyście z Biblią w ręku usiedli i give yourself a chance, abyście pozwolili sobie na to, aby naprawdę postudiować Słowo Boże z Biblią w ręku, sami, żebyście do tego doszli. Jaki jest jak wygląda to okno, ten czas, kiedy te przymierze, to czwarte przykazanie w tym przymierzu jest widoczne w Słowie Bożym i jak mamy je zachowywać, bo to jest bardzo istotne, słuchajcie. Nie patrzcie na człowieka, nie patrzcie na to, co tradycja ludzka mówi. Nie patrzcie na nic, nawet nie patrzcie na to, co ja mówię, wiecie? Nie patrzcie na to, co mówi ktokolwiek inny, tylko weźcie Słowo Boże, sami usiądźcie i sami sprawdźcie. I obiecuję wam, że ta seria tych nagrań, to jest 5 nagrań, one są krótkie, zaznaczam, rozjaśni całkowicie całą sprawę. Absolutnie rozjaśni. Będziecie w stanie sami, bez pomocy żadnych ludzi, ze Słowem Bożym w ręku, widzicie? O, proszę bardzo. Określić jasno, klarownie, przejrzyście, kiedy zaczyna się dzień, kiedy zaczyna się doba. Bo to wszystko jest w Słowie Bożym. Wiecie, że to jest skarb, to jest
kopalnia wiedzy bez dna. Wystarczy naprawdę usiąść w modlitwie, otworzyć Słowo Boże, mieć chęć, mieć wolę i zacząć studiować. I zachęcam Was do tego. Słuchajcie, postaram się jutro pierwsze dwa odcinki w szabat właśnie, w sobotę, postaram się pierwsze dwa odcinki upload wgrać i w przyszłym tygodniu obiecuję, że na pewno pozostałe trzy odcinki będą wgrane, czyli razem to jest seria pięciu odcinków. Słuchajcie, to jest tak fascynujące, że obiecuję Wam, że nie będziecie się nudzić. Jeżeli macie na sercu prawdę, jeżeli macie na sercu relację prawdziwą z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, z Jahuszą. Jeżeli macie to na sercu, to wysłuchacie tego, co jest w tych nagraniach. Tam jest bardzo ładna oprawa, również graficzna zrobiona, także no, nie można się powstydzić tych nagrań. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, póki co błogosławię Was, pozdrawiam serdecznie i do przyszłego tygodnia. W przyszły szabat ja będę osobiście. Przyszły szabat już będziemy wiedzieli, kiedy będzie, no, mniej więcej konferencja w tym roku, a odbędzie się konferencja, jak się troszkę cieplej zrobi. Podamy mniej więcej gdzie i podamy mniej więcej temat, jaki będzie na tej konferencji. Natomiast w ciągu tygodnia wieczorem, jak wrócicie z pracy, serdecznie Was do tego zapraszam, abyście otworzyli swoje komputery, otworzyli swoje Biblie, czy tam telefony, czy jakiekolwiek środki elektroniczne przekazu, z jakich korzystacie i abyście obejrzeli tą serię tych pięciu nagrań. Trzymajcie się, kochani, z Panem Bogiem, do usłyszenia, bądźcie błogosławieni. Do widzenia.